5,9%. Taka stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku sytuuje bolesławiecki powiat na 5. miejscu na Dolnym Śląsku wśród powiatów o najniższej stopie bezrobocia. Obok takich powiatów jak Polkowice i Lubin. Spadek bezrobocia wpływa na zmianę sytuacji na rynku pracy. To pracownicy zaczynają dyktować warunki pracodawcom. Jeśli my mamy więcej ofert pracy niż bezrobotnych zarejestrowanych, a takie się też miesiące zdarzają, to warunki zdecydowanie pracodawcy muszą podnieść. Zresztą też i w tych warunkach otrzymania dofinansowań z różnych instrumentów, to ten warunek jest spełniany przez pracodawcę, czyli wyżej są oceniane wnioski, w których i płacowe warunki i warunki pracy są zdecydowanie lepsze. Pracodawcy coraz intensywniej poszukują pracowników. Kto jest obecnie poszukiwany na rynku? No na pewno kierowcy z kategorią C, na pewno też operatorzy tych wszystkich urządzeń sterowniczych, dużo sprzedawców. Ostatnio urzędy pracy coraz więcej uwagi poświęcają pracodawcom i formom wsparcia dla nich. To m.in. refundacja kosztów zatrudnienia nowego pracownika, dopłaty do jego wynagrodzenia i dofinansowanie składek ZUS, a także zwrot kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy i oczywiście szkolenia. Od ubiegłego roku dużym popularnością cieszy się Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli tu są środki dla pracodawców na dofinansowanie do szkoleń, na zresztą finansowanie też, bo niektóre szkolenia są w 100% finansowane, inne w 80%. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, to nadal na największe wsparcie mogą liczyć osoby poniżej 30 roku życia.